Siemaneczko, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale ze serii GTA 5 LS Media Fair. No można powiedzieć, że jest to aktualnie pierwszy odcinek z tej serii, bo poprzedni był tylko wstępem do tej serii. Jak pamiętacie, przyleciałem z Liberty City, czyli z Nowego Jorku. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale, więc nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji, aby być na bieżąco z moimi nowymi filmami. Jeżeli nie wiecie, co to za seria, to właśnie tutaj w karcie teraz zamieszczam wam ten odcinek do wstępu do tej serii, żebyście wiedzieli, o czym jest ta seria. No i dobra, ja teraz już mówię, co dalej. Ogólnie już sobie kupiłem samochód z komisu samochodowego, używany. Jest to Ford Crown Victoria, ten stary. Jak widzicie, on ma trochę drzwi uszkodzone, więc dzisiaj, zanim pojedziemy na komisariat, tam na spotkanie, bo dzisiaj ogólnie będzie szkolenie policyjne, pojedziemy do akademii. Dopiero pewnie później nam dadzą jakiś samochód patrolowy, będziemy mogli zostać policjantem. Jak widzicie, te drzwi są do remontu, więc zanim tam pojedziemy, to pojedziemy do Los Santos Customs naprawić tutaj te uszkodzenia. On ma w ogóle ramę trochę. No gościu to sprzedawał trochę, pouszkadzał ten samochód. Ale myślę, że nie będą to duże wydatki. Samochód był tani, więc mi się opłacało gdzieś. No tutaj jak widzicie, budowańcy coś budują, nie wiem jeszcze co. Wczoraj przyjechali. Nam coś naprawiają tam w tym hotelu. Ale dobra, nie zajmujemy się tym, tylko jedziemy do Los Santos Customs. My spotkanie mamy o 12, więc mamy dużo czasu. Więc dobra, ja już nie gadam, jedziemy do Los Santos Customs. Los Santos Customs, najbliższe tutaj to jest tutaj przy plazie. Jak wiecie, tu jest plaza w GTA. Dobra, to my jedziemy. Myślę, że zdąży na 12. Mamy dość sporo czasu. Dopiero 9:13. My już prawie jesteśmy przy Los Santos Customs. Zaraz sprawdzimy stan naszego samochodu, ponaprawiamy to, co tam można. Dojechaliśmy już do Los Santos Customs, spróbujemy naprawić nasz samochód. Nasz samochód już został naprawiony. Jak widzicie, wszystko zostało tutaj, te drzwi naprawione z tą ramą. Nie wiem, czy dobrze mnie słychać, bo muzyka była w samochodzie, to trochę zagłuszało mikrofon, ale dobra. Jak widzicie, już wszystko jest naprawione elegancko. No ten samochód, nie wiem, trochę pobędzie u nas. Dobra, teraz jedziemy na komisariat, bo nie wiem, która godzina, 10 jeszcze. To jeszcze dużo czasu. To zdążymy dojechać, więc ja robię cięcie, widzimy się już na komisariacie. My już jesteśmy na miejscu, tylko nie wiem, gdzie zaparkować, bo to jest chyba parking policyjny. Nie wiem, czy mi tu pozwolą zaparkować, więc spróbuję na parkingu tam dalej zaparkować. Pojedziemy tam, ja zrobię cięcie, bo nie będę wam pokazywał, jak na światłach stoję przecież. Tutaj zaparkowałem samochód, bardzo idealne miejsce. Pewnie tutaj codziennie będę parkował, bo tam w parkingu policyjnym nie wiem, czy mi pozwolą właśnie tam parkować. Może pozwolą, spytam się zresztą szefa tam. Zobaczymy. To ja idę na piechotę, tutaj blisko jest. To zaraz się widzimy tam w środku. Dobra, ja już tutaj przyszłem. Zaraz poczekamy na tych wszystkich ludzi, aż przyjdą. Dobra, jest 12, więc punktualnie jesteśmy. Tylko jeszcze ich nie ma, nie wiem dlaczego. Zaraz powinni przyjść. O, kamizelkę kuloodporną przy okazji zgarniemy. Nie wiem, gdzie tu mogę poczekać. Co jest poczekalnia? Dobra, ja tu
czekam na całą ekipę. Zaraz przyjdzie szef, powie co i jak. Dobra, mamy pójść do szatni, przebrać po prostu w mundur, pójść tam na tylny parking. Tam czeka na nas autobus. To ja się przebiorę już w mundur. Ok, jesteśmy już. Jeszcze tylko mundur założę. Dobra, jesteśmy już zapisani. Tylko mundur. Dobra, jesteśmy już ubrani w mundur, to możemy jechać tam na do komisariatu i na akademię policyjną. Oni tutaj jeszcze czekają, będą gadać pewnie. Dobra, to my już w międzyczasie idziemy tam. Nie. Tutaj będziemy w ogóle przywozić bandytów do tych celów. Dobra. Która godzina w ogóle jest? 15. I ile będzie trwało w ogóle ta akademia? Może będziemy tam spać, nie wiem. Dobra, tutaj jacyś już czekają. Ja też będę tutaj czekał z nimi. Na szefa. Dobra. Zaraz powinni przyjść. Wszyscy już tutaj są i szef powiedział, że ja mam prowadzić autobus, to jest dobra, nie ma problemu, ale oni będą zaraz za mną wszyscy szli, ale dobra, jedziemy na tym, do tego więzienia tam, na tą akademię. Oni wchodzą czy nie? Wchodzą, dobra. Wchodzić. Dlaczego reszta nie chce wchodzić, co jest? Ten mi jeden przed maską ustał. Co jest? Reszta nie chciała wsiadać, no nie wiem, nic na to nie poradzę, może się boją. Dobra. Jedziemy, będziemy trochę jechać, pewnie, nie wiem, nocleg tam nam dadzą. Jutro wrócimy. O 17, tak późno. Nie wiem, pewnie jutro będzie ta akademia, zobaczymy. Jak na razie to musimy tam dojechać. Tu się karetką ktoś rozbija. Dobra. Ja nie mogę go aresztować, bo jeszcze nie mam licencji. Ani żadnych uprawnień. Jest już 19. Po 19. No i nie wiem, czy faktycznie tam będziemy mieć jakiś nocleg, czy co. Dobra, wyjedziemy, zobaczymy. Już widzicie anteny, jesteśmy w Sandy Shores obecnie. Już niedaleko do jazdy nam zostało. To jest dosłownie tutaj obok. Po lewej stronie, jak widzicie, jest całe to wielkie więzienie w Los Angeles. Tylko nie wiem, gdzie tu mam zjechać teraz. Może tamtą drogą, dobra. Więc ja jadę dalej. Objadę to jakoś. Jesteśmy już na miejscu. Teraz tylko zaparkujemy ten autobus. I pójdziemy, zobaczymy co dalej będzie trzeba zrobić, czy będziemy spać, czy nie. Sam nie wiem już. Dobra, otwierajcie bramę. Dobra, już wjechaliśmy. Jesteśmy po drugiej stronie. Teraz tylko pojedziemy tam do tych garaży. Zaraz nam powinni otworzyć. No i dobra, parkujemy autobus. Zaraz do nas przyjdą. Oni wychodzą.
wychodzą, wychodzą. Dobra, idą za nami. Reszta nie chciała jechać, więc nic nie zrobię. No trudno. Tylko trzech z nami przyjechało policjantów. Dobra, teraz czekamy na ekipę. Zobaczymy. Nie wiem, czy oni stąd będą wychodzić. W ogóle, gdzie my będziemy to spać? To są tylko cele dla więźniów. Dobra. Chyba ktoś po nas przyszedł, jakiś ochroniarz. Dobra, to idziemy tam, chodźcie. Będą teraz stać, nie wiem. Dobra, chodźcie. Idziemy tam spać. No, siema. Jednak spaliśmy tutaj, w hotelu specjalnym dla Akademii. No, dzisiaj będzie ta Akademia, będziemy mieć różne testy. Będziemy strzelać, będzie test kondycji. No wiele takich ciekawych rzeczy. Jutro nas odwiozą, no i przyznadzą nam różne prawa. Jakieś tam nagrody. No zobaczymy zresztą jutro, co będzie. Dzisiaj będziemy jechać na strzelnicę. Pewnie będziemy jeszcze pływać, nie wiem, zobaczymy. Dobra, na razie musimy pojechać na strzelnicę. Autobus tam już powinien być, więc chodźcie. Oni tutaj zostają, bo to byli tylko ci, co nam informacje przekazali. Tylko gdzie ten autobus stał, bo już sam nie wiem. To jest tyle pomieszczeń różnych. Chyba gdzieś tutaj. Nie. Dobra, oni idą. Autobus chyba powinien być tutaj. Ja nie wiem, po co oni tak porobili tutaj. Powinny być przejścia jakieś. Dobra, to jest ten nasz autobus. Strzelnica jest tu gdzieś. No, więc tam pojedziemy. I będziemy się uczyć strzelać. Oni wchodzą? Czy co jest znowu? Dobra, w końcu weszli. Drzwi się nie zamykają? Nie zamykają, dobra. To my jedziemy na tą strzelnicę. No, widzimy się już tam po cięciu. Nie będę wam pokazywał całej drogi, jak jedziemy. No to jesteśmy na miejscu, tutaj będą nas szkolić strzelania. No chodźcie wszyscy. Dobra, tu idziemy, tylko zamknę autobus. Właśnie nam ktoś ukradnie. Ja bym tego nie chciał. Dobra. To idziemy się uczyć strzelać. No. To jakieś typy się uczą strzelać, ale nie wiem, czy ich sprawdzać się ich obawiam. Dobra. Okej. Najpierw będę ja strzelał. Tutaj jest nasz trener rozstrzelania. Dobra. Dobra, samouczka, ja nie chcę, wiem jak się strzela. Na razie będziemy uczyć się strzelać z pistoletu. Zwykły pistolet sobie weźmiemy. Konkurencja pierwsza. Dobra. Jedziemy z tym. Dobrze mi idzie. On tylko nie sprzedał. O, tutaj trochę ten. Takiego policjanta to każdy będzie chciał, że tak dobrze strzela. Dobra, kolejna konkurencja. Pierwszą na złoto zdobyliśmy. Zobaczymy, jaka będzie ta druga.
Czas nam ubywa. Tam coś krzyczą. Nie wiem, co jest. Albo mi gratulują. A tutaj na brąz to byliśmy, nie wiem. Może poprawimy wynik. Spróbuję jeszcze raz. Mam dwie szanse, oczywiście. Dobra, zaliczyło. Na brązowy nie da się lepiej. Znaczy ja nie mogę lepiej, może wam pójdzie lepiej, dobra. O, to będzie trudne. Bo te tarcze się obracają teraz. Jak się to odkręca, to trzeba ten punkt żółty nacelować dobrze. Ale mi to jakoś nie wychodzi. O, teraz dostałem 100 punktów za strzał. Dobra, zaliczyło. No, brązowy tutaj, tutaj też brązowy, nie wiem. Tu dwie szanse wykorzystaliśmy. To spróbuję jeszcze raz tą trzecią. Później będzie z karabinów strzelanie. To trudne jest, nie powiem. Tylko trzeba po prostu dobrze wycelować tutaj, ten żółty punkt. O, jest to. Dobra, jak teraz się odwróci. O, jest tu. Dobra, zaliczył on. Pewnie znowu na brązowy. No, trudno. Wykorzystaliśmy wszystkie te... Teraz idziemy karabinki jakieś wziąć. Ostrzelanie z karabinu. Konkurencja pierwsza. Dobra, lecimy z tym. Ale dużo punktów mam. Pewnie na złoto. Zaliczono. Jest złoto. Chyba. Nie wiem. Zaraz zobaczę. Nie, srebro. Dobra, trudno. Druga konkurencja. O, tutaj będzie ciężej. No, powiem, że trochę trudne to. Bo teraz on się odkręcał do tarczy. Zostało nam ostatnie szkolenie ze strzelbą. Dobra. Naraz tak można strzelić tych tarczy. O, pyk. Pyk. Pyk.
Dawaj, przeładowuj. O, przeładowywuj. Zaliczony. Złoto chyba mamy, tak? Nie, srebro. No nie jest najgorzej. Dobra, to później zdobędę. Dobra, chłopaki, teraz wasza kolej. Teraz wyjdziecie ćwiczyć strzelanie. Ja tutaj poczekam. O, napiję się Coca-Coli z automatu. No. A wy co? Co tak stoicie? Też chcecie coli? To pijcie. No powiem wam, że nie poszło nam źle. Najlepiej wypadł ten pan. Dobra. To teraz wracamy do więzienia tam. Znaczy do więzienia, nie my. My się szkolić tam będziemy. Idziemy. Chodźcie do samochodu, znaczy do autobusu. Teraz tam jeszcze jakieś bieganie zostało. Pewnie jeszcze pływanie. Test odporności na zimno. Jak w wojsku normalnie. Dobra, to my wracamy. Zamykaj te drzwi. No, nie chce się... O, dobra, zamknęło się już. To my wracamy tam na... do tego więzienia po kolejne zadania. Dobra, już pominąłem z tym więzieniem. Przywieźli nas tutaj znaleźć jakąś paczkę. Nie wiem, co to jeszcze będzie. Jakąś paczkę mamy znaleźć. Zobaczymy, kto najlepiej wypadnie z tym szukaniem. No i dobra, ja już nie gadam. Zaraz tam podłożę jakąś paczkę. Będziemy mieli zadanie ją znaleźć. Dobra, już nam dali paczkę. Ona ma wyglądać mniej więcej tak. Znaczy, tak ma wyglądać. Mam ją znaleźć. Więc dobra, do roboty. Idziemy szukać tej paczki. Chodźcie, no. Pomagać. Zobaczymy, kto pierwszy znajdzie, to wygrywa. Dobra, tutaj może gdzieś ukryli. Tu nic nie ma. Musimy wszystko tutaj przeczesać, ten teren. To jest lotnisko jakieś. Te kartony tutaj podejrzanie w ogóle wyglądają. Nie wiem, co tam mogą trzymać. Te jakieś beczki z gazem, to nas nie interesuje. Jakieś materiały wybuchowe w ogóle. Gdzie oni mogli ukryć tą paczkę? Tutaj tu nic nie ma. Co to, jakieś rakiety są? Co to? Kto to trzyma takie rzeczy? Może w autobusie schowali? Zaraz zobaczymy. Tu nic nie ma. Pójdę na górę, może na górze schowali. Na górę dajemy. A wy na dole możecie szukać. Ja nie wiem, gdzie to jest. To jest jakieś biuro, co jest? To jest biuro lostów. To znaczy to lotnisko, mogę jakieś lostów szukać. Na dole sprawdzimy. Triki nam robi. O, chyba znalazłem paczkę. Jest tutaj. O. O, to ja wygrałem. Wy się przyglądaliście tylko. No dobra, to teraz wasza kolej. Teraz ja ukryję gdzieś paczkę. Może. Wrócę do autobusu. Ja użyję do tego zadania mapy editora, żeby te paczki gdzieś umieścić. Oni tutaj wszyscy stoją, to nie widzą. Kryjemy im tą paczkę gdzieś tutaj, żeby ciężko było ją znaleźć. Niech użyją inteligencji. O, tutaj niech będzie, niech sobie jest ta paczka. O, dobra. No to idźcie szukać. No, jest już godzina
19:05. Dlaczego pistolety trzymacie, co jest? A, bo ten telefon chyba jest w plikach wczytywania jako broń, dobra. Paczki znaleźli. Więc to wszystko było w tym zadaniu. Teraz pewnie będziemy pływać i zostało nam jeszcze bieganie. Więc dobra, my wchodzimy do autobusu. Jeszcze te paczki trzeba pochować. Dobra, map editorem je usunąłem. Wchodzimy do autobusu. Chodźcie. Następnego punktu. No dobra, jesteśmy na miejscu. Lokalizacja jest w tym miejscu, przy tym opuszczonym domie tam. Ten traktor, co się spawnuje, nie wiem, czy kojarzycie. Ale mniejsza z tym. Dobra. Nasze zadanie jest takie. Ten, kto tam do końca wyspy dopłynie, to no to wygrywa. To chodźcie, będziemy pływać. W ogóle teraz jest 19, już 20 jest. Ta woda teraz pewnie zimna. No nie wiem, jak to będzie. Muszę przetrwać tylko. Jeszcze przybierzemy się, bo nie wiem. Nie będziemy munduru zamaczać, ale wy już musieliście zamoczyć. Dobra, nie ma pod ręką żadnych ubrań, tego trudno, będziemy w mundurach, no co ja mam zrobić. Dobra, to tamtej wyspy, kto pierwszy, ten lepszy. Co tu się dzieje? Oni tam tędy płyną. Dobra. Oni tam gdzieś czekają, boją się pływać. Płynie chyba. Reszta czeka. No ja dopłynę jako pierwszy. A oni, gdzie oni są na mapie w ogóle? Oni w ogóle nie płynęli. Nie podjęli się wyzwania. Czyli ja wygrałem, a nie tutaj jeden zaczął płynąć. A zaraz zobaczę na map editorze, czy oni w ogóle płyną. Nie, oni się boją chyba. Czyli nie wiem, co tu odwalają. No trudno. Przegrali. Ja pewnie wyjdę najlepiej na tej akademii. Dobra, to ja wracam albo motorówką zaraz powinni przypłynąć. Dobra, już jestem na miejscu. Wchodzimy do autobusu i ostatnie zadanie na dzisiaj nam zostało. No wchodźcie. Czyli będzie to bieganie. Test kondycji. Dobra, to więc my jedziemy już z powrotem do więzienia. Tam będzie ten test. Wow. Bym wjechał tutaj do lasu. Jechaliśmy z powrotem do więzienia. Jest godzina 23:37. Dobra, tutaj pan nam otworzył bramę. Dobra, przyjechaliśmy. Ostatnie zadanie nam zostało. Jutro rano nas odwożą na komisariat. Przyznadzą nam, znaczy nagrody i tak dalej, i licencję na bycie policjantem. Dobra, tutaj pamiętam, już chodziliśmy. No i ostatnie zadanie nam zostało, czyli bieganie. No, do ostatniego punktu musimy biegnąć. No i tak jak wiadomo, ten, kto pierwszy dobiegnie, ten wygrywa. Dobra, start. Ale opóźnienie oni mają. Spore opóźnienie, od razu wyprzedziłem, co jest. Nie w tyle zostali. Dobra. Poczekam na nich jeszcze raz. Przebiegniemy.
został, się zablokował w płocie. Dobra, jeszcze raz biegniemy, ale tutaj chodźcie, gdzie oni tam obok idą. Dobra, nieważne, z tego punktu zaczynamy. Dobra, do startu. Ja wygram dwie rundy. Chyba ja wyjdę najlepiej tutaj w tej akademii. Dobra, to koniec wszystkich tych akcji. Jutro rano nas odwiozą z powrotem na komisariat. Tam przyznadzą nam na pierwsza w nocy, myślałem, że północ. Dobra, no to więc, jeżeli odcinek się Wam spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji oraz dzwoneczka, by być na bieżąco z moimi nowymi filmami. No i w kolejnym odcinku będzie pewnie pierwszy patrol. A więc dobra, trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku, no i cześć.